i was zainteresować takim tematem, że oczywiście nie rozrabiali, nie puszczali samolotów na lekcji, nie grali między sobą, nie wiem, czy mi się uda, spróbuję. Nie mam doświadczenia w tego typu spotkaniach właśnie z ludźmi, ale cieszę się z tego spotkania i zawsze jak będziecie chcieli, to jestem do dyspozycji, bo uważam, że dla was czas zawsze trzeba mieć po prostu. Nazywam się Rafał Guzowski, jak już powiedziała siostra, mam 56 lat, jestem z urodzenia wrocławianinem, tu się urodziłem, wychowałem, chodziłem do szkoły podstawowej, chodziłem do liceum drugiego przy ulicy Parkowej. Potem studiowałem na Politechnice Wrocławskiej i kończyłem Wydział Inżynierii Środowiska. Jestem inżynierem z zakresu ochrony środowiska, chociaż zajmowałem się później w życiu innymi różnymi rzeczami. Dwa zdania powiem jeszcze o sobie. Mam żonę, mam dwójkę dzieci już dorosłych, syna 32 lata, córkę 27. Jestem od roku szczęśliwym dziadkiem, mam już wnuczkę nawet, także to jest wielki moment w moim życiu. Jeśli chodzi o moje życie zawodowe, też króciutko powiem. Po ukończeniu studiów najpierw pracowałem przez 3 lata w przedsiębiorstwie inżynieryjnym, czyli to była praca zgodna z moim wykształceniem. Zajmowałem się budową sieci instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych w różnych wioskach pod Wrocławiem. Potem w roku 1990, kiedy nastąpiła wielka, można powiedzieć, pokojowa rewolucja w Polsce, kiedy powstały samorządy terytorialne, kiedy po raz pierwszy były wolne wybory samorządowe, kiedy prezydentem miasta został Bogdan Zdrojewski, fantastyczny człowiek, fantastyczna postać. Mam nadzieję, że też go poznacie w niedługim czasie. Bogdan Zdrojewski zaproponował mi współpracę i rozpocząłem pracę w Urzędzie Miejskim Wrocławia jako dyrektor Wydziału Inwestycyjno-Technicznego i przez 20 lat, do roku 2010, później pod prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, który obecnie jest prezydentem, kierowałem wszystkimi inwestycjami, które były realizowane we Wrocławiu, związanymi z finansowanymi przez miasto Wrocław. No, przykładowo, na przykład Aquapark to jest inwestycja, którą ja prowadziłem, oceanarium, które powstało w Urzędzie Zoologicznym, też przez pewien czas prowadziłem tę inwestycję, póki jeszcze pracowałem w Urzędzie Miejskim. Bardzo wiele dróg we Wrocławiu zostało zbudowanych pod moim kierownictwem, bardzo wiele osiedli mieszkaniowych, szkoły, wiele kilometrów kanalizacji, wody na osiedlach leżących na zachodzie i południu miasta. To są rzeczy, którymi się zajmowałem przez 20 lat kariery zawodowej w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Na końcu byłem dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Gospodarki. Ale w roku 2010 zmieniłem nieco plany życiowe. Zacząłem pracować dla marszałka województwa dolnośląskiego. Zostałem szefem spółki Nowy Szpital Wojewódzki, tak się ta spółka nazywa, która przeprowadziła inwestycje w budowę nowego szpitala, ja się wam pochwalę. Być może ktoś z was, kto jeździ w kierunku Leśnicy, widział ten szpital. Powstał nowy, piękny szpital przy ulicy Kosmonautów na zachodzie miasta, który będzie uruchomiony 1 września. Budowa jest zakończona, w tej chwili go wyposażamy i to jest moje dzieło życia, mogę powiedzieć. Ta inwestycja, którą pod moim kierownictwem udało się nam szczęśliwie przeprowadzić. Jeśli chodzi jeszcze o okres, tak bardzo też powiem króciutko, okres mojej działalności opozycyjnej. Będąc studentem w roku 80 zaangażowałem się w tworzenie na Politechnice Wrocławskiej organizacji studenckiej niezależnej, która nazywała się Niezależne Zrzeszenie Studentów. Byłem współzałożycielem tej organizacji i zostałem później wybrany przewodniczącym, także byłem pierwszym wybranym przewodniczącym NZS-u, czy też Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Wrocławskiej. NZS działał legalnie do grudnia 81 roku, 13 grudnia 81 roku, wiele, wiele lat temu, ponad 30, nastąpił stan wojenny, w wyniku którego zdelegalizowano wszystkie organizacje niezależne, przede wszystkim Związek Zawodowy Solidarność oraz również Niezależne Zrzeszenie Studentów, ale nie tylko, wiele innych organizacji też. Jeszcze dwa zdania powiem wam o tym, czym się różniły tamte czasy od tych czasów. To już pomijam to, że nie było wtedy telefonów komórkowych i nie było komputerów, ale to jest efekt jakby technologii, a nie efekt życia w takim czy innym kraju. Ale nie było. Nie było telefonów komórkowych, nie było komputerów. Tak co 20 osoba mniej więcej miała taki zwykły telefon stacjonarny na kablu, więc porozumiewanie się było niezwykle utrudnione wtedy z kimkolwiek. Naprawdę to trzeba było gdzieś pojechać, żeby z kimś spotkać się, porozmawiać, coś przekazać. Nie wolno było wyjeżdżać za granicę,
mieszkając w Polsce przed rokiem 80, właściwie przed rokiem 89. Żeby wyjechać za granicę, trzeba było przejść specjalną, niezwykle skomplikowaną procedurę uzyskania paszportu na policji, co bardzo często kończyło się odmową wydania tego paszportu. Nie było swobody, jeśli chodzi o na przykład telewizję, była tylko jedna telewizja państwowa. Nie było mowy o tym, żeby ukazywał się jakiś inny program telewizyjny, który nie byłby kontrolowany przez władze państwowe. Ukazywały się gazety wyłącznie takie, które były cenzurowane, czyli pod nadzorem jakby przedstawicieli rządu, państwa. Wszystkie teksty, które się ukazywały w gazetach, mogły się ukazać. Nie było ani jednej gazety niezależnej. W tej chwili widzicie w kiosku czy w sklepiku tysiące różnego rodzaju gazet. Wtedy tych gazet było kilka. Wszystkie były ściśle kontrolowane przez państwo. Nie wolno było stworzyć żadnych zgromadzeń, jakiekolwiek zgromadzenie publiczne, próba zrobienia jakiejś demonstracji, czy próba jakiegoś spotkania większego, nawet w gronie znajomych gdzieś w przestrzeni publicznej miasta była wykluczona. Nie wolno było tworzyć żadnych partii politycznych ani stowarzyszeń, tylko takie, które były ściśle kontrolowane przez państwo. Generalnie żyliśmy w państwie policyjnym, w państwie, w którym było szaro, ponuro. W sklepach były pustki, nie było tego czegoś takiego, jak w tej chwili się wchodzi do sklepu, jest ogromny wybór towaru. Był jeden rodzaj chleba, jeden rodzaj mąki, jeden rodzaj masła, jeden rodzaj margaryny. Jeżeli w ogóle było, bo najczęściej nie było. Przez wiele lat w Polsce był system kartkowy. Żeby coś kupić do jedzenia, trzeba było dostawać specjalne kartki. I na podstawie tych kartek, gdzie był przydział, tam powiedzmy 1,5 kg na przykład mięsa można było kupić miesięcznie na osobę. No i z taką kartką się szło do sklepu, pan nie wycinała i spróbowała mi 0,5 kg kurczaka, na przykład było 0,5 kg schabu, czy tam 0,5 kg kiełbasy. Generalnie żyło się ciężko. Rok 80. i rewolucja pokojowa, jak się to nazywa, Solidarności, spowodowała zmianę pewną w Polsce. To był wybuch społecznego niezadowolenia na tle właśnie tego, że żyliśmy w kraju takim nędznym, szarym, ponurym, burym, gdzie nic nie było wolno, całkowicie zdominowani przez państwo, przez milicję, przez różnego rodzaju instytucje państwowe. Wybuch wolności, który zaskutkował powstaniem Związku Solidarność, również niezależnego zrzeszenia studentów, później stłumiony przez władzę w 1981 roku decyzją o wprowadzeniu stanu wojennego. Tysiące osób zostało aresztowanych, siedziało w więzieniach wtedy. I ostatecznie odwróciło się to dopiero w roku 1989. Teraz obchodziliśmy kolejną rocznicę 4 czerwca, bo 4 czerwca jest taką symboliczną datą, bo 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze wybory parlamentarne, w których one były częściowo demokratyczne, w których ogromny sukces odnieśli ludzie związani ze środowiskiem Solidarności, co doprowadziło do rozpadu w końcu systemu komunistycznego już do prawdziwych wolnych wyborów w Polsce, które mieliśmy pierwsze w roku 1991. Żyjemy w tej chwili w wolnym kraju, żyjecie w zupełnie innej rzeczywistości niż myśmy żyli, aczkolwiek nie narzekamy, bo nasza rzeczywistość też miała swoje oczywiście uroki. I oby tak było dalej, żebyście w takim świecie właśnie pełnej wolności żyli, tylko też trzeba pamiętać o jednym. Wolność za wolnością musi się odpowiedzialność. Wolność czasami potrafi się przerodzić, że tak powiem, niewolę. Wolnością, wolność trzeba szanować. Podam prosty przykład, internet na przykład, który jest dziwnym medium, bo jest medium absolutnie niezastąpionym w chwili obecnej, ale nie ma w internecie żadnych rygorów, jeśli chodzi na przykład o tak zwane hejtowanie, co jest okropną rzeczą, bo nie da się człowieka hejtować na ulicy. Gdybym ja do kogoś podszedł na ulicy i powiedział, że jest idiotą, albo bym dostał dziób za to, albo bym poszedł do sądu, bo on mnie pozwał o to, że ja go obrażam. Natomiast w internecie można robić wszystko, nie ma żadnych ograniczeń i jest to okropne. Coś z tym trzeba będzie w którymś momencie zrobić, na to też was uczulam, że wolność czasami się może przerodzić właśnie w tego typu negatywne zjawiska. Mam ze sobą parę książek. Ja jednak puszczę sobie w pobieg, rzućcie sobie okiem. Tu są szczególnie obrazki, są fajne. Różnego rodzaju albumy, książki. Ja pochwalę się, bo na jednym jestem. Jest takie słynne zdjęcie. To jest marsz, który my jako MZS zorganizowaliśmy 25 maja 1981 roku w obronie więźniów politycznych. I taki tutaj, o, fajny młodzieniec to ja. Na tym zdjęciu niosę w pierwszym szeregu transparent.
Obok mnie idzie Władek Frasyniuk, wielka postać, legenda Solidarności Wrocławskiej, Dolnośląskiej, człowiek, który był przywódcą we Wrocławiu Solidarności. To zdjęcie się często pojawia na różnych wystawach, różnych albumach. To jest takie fajne, ten marzeń jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważny, znaczący. To sobie oglądajcie. Tam, gdzie są zaznaczone karteczkami strony, to zostawcie te karteczki, bo ja jak będę wam opowiadał różne rzeczy, to będę się chciał tutaj akurat tym posłużyć. To ja już sobie teraz siądę. Ja jeszcze jedno zdanie. Pytajcie. Ja jeszcze tylko jedno zdanie do klasy. Bardzo proszę o zrobienie szczegółowych notatek, tak? Dziękuję bardzo. Może na początek chciałbym pana powiedzieć, jak się nie przywitać. Podziękować za to, że pan do nas chce pan tego rozumieć. Mam też chciałbym się pana spytać o to, jak wyglądały pańskie realia, kiedy był pan przedsiębiorca. Jak się spędzał na ten czas, co się było w wieczorach, tak? Ponieważ wiadomo, że to jest całkowicie inaczej niż dzisiaj. Tak jest. Z punktu widzenia osoby w waszym wieku, znaczy ja mam 56 lat, urodziłem się w roku 59. Wy macie lat 12-13, prawda? Pierwsza klasa gimnazjum, czyli dla mnie to była 6 klasa szkoły podstawowej. Co myśmy robili? Graliśmy w piłkę i jeszcze raz graliśmy w piłkę. I to było fajne, dlatego że młodzież głównie zajmowała się przebywaniem na świeżym powietrzu i różnego rodzaju takimi właśnie głównie sportowymi zajęciami. Rower oczywiście też, basen. W domu się siedziało tylko po to, żeby odrobić lekcje. Tak naprawdę, a czasami się nie miało czasu na to, żeby te lekcje odrobić, bo były ważniejsze sprawy. Właśnie na przykład rower. Telewizji się oglądało niewiele, dlatego że telewizja to był jeden program, tak zwany program pierwszy telewizji. Niezwykle sztywny, w którym praktycznie dla dzieci to tylko w sobotę albo w niedzielę były jakieś programy do oglądania, czy dla młodzieży. Więc telewizji się nie oglądało dużo, chyba że jakieś fajne filmy, bo te filmy były głównie radzieckie, wojenne. Mało było filmów, takich filmów jak są w tej chwili, to praktycznie nie było w telewizji. Jakiś tam James Bond, czy jakiś Batman, czy coś, to w ogóle można zapomnieć. Znaczy, pomijam, że nie było ich w ogóle wtedy jeszcze. Ale nawet jeżeli były gdzieś tam w Europie takie filmy rozpowszechniane, to w Polsce po prostu ich telewizji nie było. Były takie filmy raczej indoktrynujące wszystkich. Także spędzanie wolnego czasu to było głównie spędzanie go na dworze, w towarzystwie rówieśników i głównie poświęcone graniu w piłkę. I było to fajne. Było to fajne. Ja powiem szczerze, moim dzieciom wyganiałem je ciągle na dwór. Jak były w waszym wieku, albo młodsze, albo starsze i właśnie chciałem, żeby grały w piłkę, żeby jeździły na rowerze, żeby się spotykały z kolegami. Nie zamykać się w domu, broń Boże, nie zamykać się w komputerze, nie zamykać się w internecie, tylko właśnie wychodzić na zewnątrz. Także to życie było nawet fajne dla nas, dla dzieci i młodzieży. Dziękuję.